Reforma edukacyjna przywracająca ośmioklasową podstawówkę, jak i powiększająca się liczba mieszkańców gminy Stryków spowodowały problemy lokalowe w szkole podstawowej w Dobrej. O ile w 2000 roku uczyło się tu 107 uczniów, teraz jest ich prawie 200. Na szczęście sytuacja już wkrótce zostanie rozwiązana. Na terenie szkoły wybudowano dodatkowy dwukondygnacyjny budynek, do którego przeniesiona zostanie część klas. Ten nowy budynek będzie się składał nie tylko z samych sal lekcyjnych, ale również każda sala lekcyjna ma odpowiednie takie pomieszczenie po to, aby móc tam przechowywać pomoce dydaktyczne. Będzie zlew, więc no wiadomo, że ta pracownia chemiczna już będzie bardzo dobrze wyposażona, czy biologiczna, czy fizyczna. Oprócz tego będą sanitariaty. Nowy budynek posiada powierzchnię ponad 550 metrów kwadratowych. Dwie sale przedszkolne na parterze pomieszczą 24 dzieci. Budynek tak zaprojektowano, aby najmłodszych oddzielić od uczniów klas starszych, którzy zajmą 5 sal na piętrze. W ramach inwestycji uzbrojono tę część podstawówki w instalację komputerową i monitoring. Budynek zostanie oddany do użytku w nowym roku szkolnym. Uczniowie już nie mogą doczekać się przeprowadzki. Jestem uczniem klasy 7 i doszły mi takie przedmioty jak chemia i fizyka, lecz nie jesteśmy w stanie w klasie zrobić wszystkich eksperymentów z chemii, a nie mamy miejsca w szkole, aby zrobić pracownię chemiczną. W budowanej właśnie części klasy będą większe i dodatkowo wyposażone w pomieszczenia na pomoce dydaktyczne. Nowe zaplecza, kuchenne i sanitarne, to dodatkowy komfort dla uczniów. Zresztą warunki w szkole podstawowej w Dobrej poprawiają się już od pewnego czasu. 4 lata temu oddano tu do użytku nową salę gimnastyczną. Obecna rozbudowa to poważny projekt inwestycyjny, zresztą nie ostatni w tym miejscu. Na rozbudowę tej szkoły ponad 2 800 000 zostało przeznaczonych, ale to nie koniec, ponieważ również w programie operacyjnym mamy zabezpieczone środki na termomodernizację. Ostatni ten element potrzebny temu obiektowi to będzie termomodernizacja, która ma przyczynić się do oszczędności w kwestii ogrzewania. Termomodernizacja budynków szkoły w Dobrej ma zostać wykonana jeszcze w tym roku. Wcześniej podobne prace przeprowadzono m.in. w szkołach w Niesułkowie i Strykowie. W planach jest ocieplenie placówki w Bratoszewicach. Ma być oszczędniej i bardziej ekologicznie. Pierwsze kroki w tym kierunku już wykonano. Podstawówka w Dobrej od lutego 2018 roku korzysta z ogrzewania gazowego. W nowym budynku dodatkowo pojawią się kolektory słoneczne, które wykorzystane zostaną do ogrzewania wody. Słowo ferie nieodłącznie kojarzy się z odpoczynkiem, jednak dla dzieci z gminy Stryków był to odpoczynek bardzo aktywny. Uczniom, którzy nie wyjechali na zimowiska bądź spędzili na nich tylko część szkolnej przerwy, zaproponowano szereg bezpłatnych zajęć – plastycznych, muzycznych, sportowych i teatralnych. Przez 2 tygodnie od poniedziałku do piątku dziecięcy gwar wypełniał Dom Kultury w Strykowie. W ramach feryjnej akademii zorganizowano tam zajęcia dla 40 dzieci. Czasami bywało ich tam nawet więcej. Na szczęście nie musieliśmy nikomu podziękować. Nie było takiej sytuacji. Zawsze przemycamy parę dzieci więcej, więc każdy, kto chciał skorzystać z tych zajęć, miał taką możliwość. Fajnie się bawimy. Na przykład są ruchowe zajęcia i z klaunem takim. Brałem udział we wszystkich zajęciach, a najbardziej mi się podobały zajęcia plastyczne.
bo mogliśmy różnymi technikami się uczyliśmy robić różne rzeczy. Warsztaty plastyczne są dlatego ważne, ponieważ dzieci przede wszystkim rozwijają motorykę małą. Bardzo mało dzieci teraz mają do czynienia chociażby z nożyczkami, co bardzo często jest zauważalne, że nie potrafią się tym posługiwać. A tutaj bardzo wiele urządzeń prostych typu szczotka, gdzie dziecko musi wziąć do ręki, wyczesać sznurek, uciąć sznurek nożyczkami. Więc ta przede wszystkim motoryka mała, kreatywność, wyobraźnia bardzo się u dzieci rozwija. Feryjne zajęcia w Domu Kultury współtworzone były przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie. O dzieci zadbano nie tylko na terenie Strykowa. Feryjny plan zajęć realizowano też m.in. w 5 gminnych filiach biblioteki – w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie oraz Swędowie. W Niesułkowie zorganizowano warsztaty muzyczno-teatralno-plastyczne. Wolę tutaj przychodzić dlatego, bo mam tu kolegów z klasy. I coś się ciekawego dzieje, a w domu to będę tylko siedział na kąpie. Dzieciaki też robiły przyborniki takie z kolorowych włóczek, bądź też z pasków bibuły. Mogły też robić tęczowe obrazki. Najpierw malowały takie kartoniki farbami, a później jakieś obrazki z tęczą i z kwiatuszkami, takie wiosenne, wylepiały z plasteliny. Chciałam zaproponować naukę piosenki Pastorałka dla bałwanów, która będzie wykorzystana przede wszystkim w naszej inscenizacji. Chciałabym również dzieciom powiedzieć, jak powstaje muzyka do przedstawienia teatralnego, co jest potrzebne, żeby w ogóle właśnie powstała forma muzyczna, prosta piosenka, czyli jak powstaje po prostu utwór muzyczny. Na zajęcia przychodzą dzieci tutaj z Dobrej i okolic. Przygotowałam tutaj dla nich zajęcia, robiliśmy na przykład roboty z pudełek po zapałkach, minionki z tych jajeczek, z kinder jajek robiliśmy, wianki z bibuły. Dzisiaj będziemy robić serca, walentynkowe serca z techniką quilling. Tutaj robimy bardzo ciekawe rzeczy, jak laurki na walentynki, laurki dla babci i dziadków. I tak samo dla rodziców możemy porobić i wtedy robimy z takich paseczków. Wycinamy jakieś tam karteczki, żeby powiedzieć jako nasz obrazek własnoręczny. Tutaj można się bawić, a nie muszę w domu sprzątać. Już od kilku lat podczas zajęć feryjnych zbieramy grupę dzieci, które uczestniczą na tych zajęciach. Organizujemy, przygotowujemy się do teatrzyku, który zawsze wystawiamy na koniec ferii, na pożegnanie. W tym roku przedstawienie pod tytułem Masza i Przyjaciele, bardzo bajka lubiana przez dzieci, tych najmniejszych. Na takich przedstawieniach są również dzieci z przedszkola i oczywiście dzieci, które uczęszczały na zajęcia. Tegoroczne ferie na terenie Strykowa można podsumować jednym zdaniem. Dzieci nie mogły się nudzić. Zaproponowane zajęcia były bardzo różnorodne. Uczniowie uzupełnili swoją wiedzę z zakresu muzyki, plastyki, teatru. Mogli też uczestniczyć w zajęciach ruchowych. Dzieci przekonały się, że można spędzić czas wolny inaczej niż patrząc w ekran telefonu czy komputera. Trudno sobie wyobrazić dobrze zorganizowaną wiejską społeczność bez istnienia dwóch organizacji – Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. We wsi Koźle gospodynie ze strażakami tak dobrze się dogadują, że postanowili wspólnie świętować swoje jubileusze. Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła 90-lecie, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich działa w tej podstrykowskiej wsi od 50 lat. Powołano je w styczniu 1968 roku z inicjatywy kobiet z sołectwa oraz Gromadzkiej Rady Narodowej. Jestem przewodniczącą 26 lat. No, zajmujemy się kulinariami, jeździmy po tych dożynkach, po imprezach takich okolicznościowych, gdzie nas zaproszą, to jeździmy. A przede wszystkim współpracujemy z Domem Kultury. Podczas uroczystości wspominano także poprzednie przewodniczące koła, panie Urszulę Dudkiewicz, Irenę Stefańską oraz Alicję Mirowską.
Historię koła gospodyń przypomniał gościom jubileuszowy film. Nie zabrakło występów artystycznych. Panie z Koźla wykonały piosenki przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Na jubileuszu pojawiło się wielu gości, m.in. burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, który dziękował strażakom za zaangażowanie w pracę. Żartobliwie życzono strażakom, aby podarowany im sprzęt był jak najrzadziej używany. Wiadomo jednak, że aktywność Ochotniczej Straży Pożarnej zwiększa się. W 2017 roku zanotowała ona ponad 50 wyjazdów. 5-7 lat temu te akcje może nie były tyle skomplikowane, co nie mieliśmy sprzętu do akcji skomplikowanych. W tej chwili, posiadając i aparaty ochrony dróg oddechowych, i sprzęt specjalistyczny, no robimy to wszystko, co strażacy zawodowi. Wchodzimy w strefy zagrożenia pożarowego, normalnie do pożarów wewnętrznych, w ochronie dróg oddechowych. Także zwiększyło się to zagrożenie, nie ma co ukrywać. Wielu gości jubileuszu podkreślało ważną rolę strażaków w usuwaniu skutków zeszłorocznej wichury. W tym momencie jednostka liczy 41 druhów, w tym 9 pań. A zaczęło się to wszystko w 1928 roku od drabiny, beczkowozu i ręcznej sikawki. Uroczystość była dobrą okazją do wspomnień. Samochodu jeszcze w tym czasie nie było. Była tylko posługowa, jeździliśmy konno. Była taka ręczna sikawka, dopiero gdzieś w roku chyba 80. Dostaliśmy samochód. Wtedy było już lepiej, bo się po prostu nie trzeba było tam z tymi końmi się obtykać. Wśród zaproszonych były osoby, które budowały w latach 60. obecną siedzibę OSP, miejsce, gdzie świętowano jubileusz. Wszyscy byliśmy zaangażowani najpierw w budowę tej strażnicy, czyli praktycznie rzecz biorąc, kopalny był żwir, robione pustaki, murowane. Jak zostałem przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej, to były po prostu zrobione mury i stan surowy. Niespodzianką dla świętujących strażaków i gospodyń był występ miejscowej orkiestry Dętej. Od zaprzyjaźnionych strażaków z podhalańskiego Murza Sichle jubilaci otrzymali góralski kapelusz i chustę. Podczas uroczystości wręczono również oficjalne wyróżnienia, medale oraz statuetki. Aby móc świętować kolejne jubileusze, potrzebne jest jednak zaangażowanie mieszkańców Koźla i okolicznych wsi. Młodych nie ma chętnych po prostu pracować społecznie, bo to jest praca społeczna i naprawdę ciężka praca, bo wszędzie trzeba jechać, wszystko zorganizować. Dobrze, że mam tak miłe koleżanki, że mi wszystko pomagają. W Polsce działa około 7 tysięcy kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych jest przeszło 2 razy więcej. Bez jednych i bez drugich ciężko wyobrazić sobie dobrze funkcjonującą wiejską społeczność.